Witam Państwa w poniedziałek, 19 listopada, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Polska Cerkiew Prawosławna stanęła po stronie Moskwy w sprawie autokefalii cerkwi na Ukrainie. W czwartek odbył się Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Biskupi Polskiej Cerkwi nie poparli uniezależnienia ukraińskiej cerkwi od Moskwy, zabronili nawet swoim duchownym kontaktów z cerkwią ukraińską. Jak napisano w komunikacie, Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z duchownymi tzw. Patriarchatu Kijowskiego i tzw. Autokefalicznej Cerkwi, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła. Tym samym Polska Cerkiew opowiedziała się po stronie Cerkwi Moskiewskiej, którą popierają także kościoły prawosławne Serbii i Syrii. Francuzi i Bułgarzy protestują przeciw rosnącym cenom paliwa. W sobotę we Francji ludzie ubrani w żółte kamizelki protestowali w ponad 2000 miejsc na drogach, stacjach benzynowych i przy supermarketach. Protestowało blisko 300 tysięcy osób. Doszło do kilku wypadków, kiedy kierowcy próbowali przejechać przez blokady. Jedna kobieta zginęła, a kilka osób zostało poważnie rannych. W kilkudziesięciu miejscach doszło do napaści i bójek. Rannych zostało ponad 400 osób. Wzrost cen paliw jest następstwem wprowadzenia przez francuski rząd podatku ekologicznego. Cena benzyny ma wzrosnąć od 1 stycznia o 3 eurocenty za litr, a ropy 6,5 eurocenta. W niedzielę przeciw wzrostom cen paliw protestowali Bułgarzy. Tysiące ludzi zablokowało drogi i przejścia graniczne do Grecji i Turcji. Policja rozpraszała demonstrantów. Zatrzymywała też samochody zmierzające na protest do stolicy kraju, Sofii. Bułgarzy od 3 tygodni protestują w weekendy przeciw podwyżce cen paliw i planowanemu podniesieniu podatku od starszych pojazdów. Część demonstrantów rozszerzyła postulaty, domagają się dymisji rządu, zmniejszenia podatków, krzyczano hasła mafia i precz z korupcją. Na dziś zapowiedziano kolejne, jeszcze większe demonstracje. Wiceprezydent Mike Pence wystąpił na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Port Moresby w Papui Nowej Gwinei. Pence ostro skrytykował Chiny i projekt nowego jedwabnego szlaku. Ostrzegał przed pożyczkami, które mogą zagrozić suwerenności państw. Powtórzył zapowiedź podwojenia ceł na chińskie produkty, jeżeli Chiny nie zmienią postępowania w handlu międzynarodowym. Pence powiedział też, że Stany Zjednoczone wspólnie z Australią i Papuą Nową Gwineą zbudują bazę wojskową na wyspie Manus. Planowane jest też utworzenie Indo-Pacyficznej Inicjatywy Transparentności, która ma pomóc w zwalczaniu korupcji w regionie. Podczas szczytu Mike Pence spotkał się z oficjalnym wysłannikiem Tajwanu Morrisem Chang. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że obejmie stanowisko ministra obrony po dymisji Avigdora Liebermana, który odszedł na znak protestu przeciw porozumieniu z terrorystami z Hamasu. Partia Liebermana Nasz Dom wystąpiła z koalicji rządowej. Odejściem groziła też partia Żydowski Dom, która żądała, aby to jej przywódca Naftali Bennett został ministrem obrony. Odejście tej partii z koalicji oznaczałoby przyspieszone wybory w Izraelu. Jednak Bennett, który jest obecnie ministrem edukacji, oraz Ayelet Shaked, obecna minister sprawiedliwości pod naciskiem ortodoksyjnych Żydów, dali się przekonać do pozostania w rządzie. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18, a już za chwilę Idź Pod Prąd na żywo. Armia, incel i cenzura made in EU.
tą znaną akcję w całym świecie. Teraz pora na kolejną. A wiemy, że wy jesteście aktywni, wy lubicie działać w sieci, więc dajemy taką informację na początku programu. Niech już się kręci, wrzucajcie na Twittera, na Facebooka. Okej. Okay. Unia musi zdobyć się na stworzenie wspólnej armii i zadanie to nie może być nieustannie odkładane. Kto to powiedział? No nie Angela Merkel. Zaraz. Czuję swąd zdrady narodowej. Zapowiedź była, że to Angela Merkel, a tu widać, że nie tylko ona ma takie świetne pomysły, albo ona inspiruje tych innych i to jest wciąż jej pomysł. Powiedział to Jarosław Kaczyński w niemieckiej gazecie Welt am Sonntag 6 czerwca 2010 roku. Ha, trafiony, zatopiony, nie? To... Ale to się wywiązuje ze swoich obietnic, nie? No, niestety, zdrady narodowej. Tu jest kolejny dowód, że ten spisek trwał latami, że to nie są teraz wybryki Jarosława Kaczyńskiego, znaczy, przepraszam, Morawieckiego, który zaczyna dziwnie mówić, że no ta armia, tak, no może trochę więcej pieniędzy, no to będziemy mówić, że jeszcze na obecnym etapie, no to może nie tak bezczelnie, on tak troszeczkę tonuje tego makarona i tak dalej, ale widać, że na pewno Polska się nie ostoi na takim premierze i on zrobi wszystko, co chce Angela Merkel, ale nie jest to dzieło tylko Morawieckiego. Widać, że Jarosław Kaczyński od wielu, wielu lat był już sługusem tej idei podległości Polski do niemieckiego tworu. Nie zerwał się tak, jakśmy go wzywali, mając poparcie całego narodu i mając pełnię władzy. W tym momencie mógł się zerwać z tej smyczy, którą sobie pozwolił nałożyć przy okrągłym stole. Niestety widać, że dalej duch zdrady narodowej, można powiedzieć, panuje w Warszawce. Tak, ja jeszcze, bo to była wypowiedź z 2010 roku, to jedną z ostatnich wypowiedzi jeszcze zacytuję na łamach portalu. Jeszcze tylko dodam, Porsal. Na tej podstawie możecie Państwo zobaczyć, że to nie jest jakiś, że tu te rzeczy nie dzieją się spontanicznie, bo część ludzi myśli, że tak włączy telewizor, no i tam coś się stało i teraz politycy reagują na to, co się stało, no i teraz muszą tak albo śmak, o, patrzcie, zanieczyszczenie powietrza, musimy rząd światowy, żeby globalnie oczyścić powietrze, nie? Takie różne kucypały. Nie, to jest od dziesięcioleci planowane, to można ten plan zniszczenia państw narodowych związać z planami komunistycznymi. Najpierw chcieli za pomocą inwazji, czołgi 1920 Polacy zatrzymali. No to później Gramsci, Spinelli i inni tacy komuniści, głównie włoscy, wymyślili podbój pokojowy. Pokojowy podbój, no Gramsci taką nazwą marsz przez instytucje, że trzeba przejąć wszystkie instytucje, uniwersytety, kościoły, media świata zachodniego, nawet koła gospodyń wiejskich. Pani Hania Szen podała na Twitterze, jak to PiS przejmuje koła gospodyń wiejskich. Naprawdę, w jednej wsi może być tylko jedna partia i, przepraszam, jedno koło gospodyń wiejskich i tylko jedna kobieta może być w jednym kole gospodyń wiejskich. Nie może już być na przykład w dwóch, jakby chciała w sąsiedniej wsi, albo, no PZ PR już robią pełną gębą, także to przejmowanie instytucji od uniwersytetu po koła gospodyń wiejskich się dzieje. I teraz wchodzimy w kolejną odsłonę tego planu komunistycznego, planu globalistów, właśnie budowę armii europejskiej, czyli likwidację państw narodowych, bo armia to jest jeden z ostatnich takich, można powiedzieć... Ostoi wolności, bezpieczeństwa. Ja bym tam tak nie szedł z tą wolnością i bezpieczeństwem, ale ostatnim wyróżnikiem państw narodowych, które rzeczywiście budzi pewien sentyment, rzeczywiście mogłoby się zbuntować, przynajmniej niektóre oddziały, no a teraz jak się zrobi armię europejską, to co? Dowódcy będą wymieszani, a potem się zrobi jednostki wymieszane. No to już taka, tak, da się trochę Polaków, trochę Niemców, troszkę Łotyszy, tutaj może jakiś Francuzików, nie? Kapi sobie nałożą jeszcze, żeby pamiętać Legię Cudzoziemską i zrobią taką, jak się taka jednostka zbuntuje? No najwyżej się rzucą sobie, między sobą zaczną się naparzać, ale to nic nie da, ale ta armia już nie będzie dla państw narodowych miała żadnej wartości obronnej, będzie służyła jakimś, nie wiadomo jakim, ale nie narodowym interesom, tak jak widać, że ten pijak Timmermans czy kogoś, kogo on reprezentuje, jaki naród za nim stoi? Żaden, nie? A rządzi, nie? Tak samo Tusk, nie? Żaden naród za nim nie stoi, no przecież Kaszubi chyba się nie przyznają do niego, no oprócz tego, że nie są narodem, ale też chyba się wstydzą za tego swojego ziomka. Jaki naród
to coś tam wydelegował i z jakiego mandatu to coś tam rządzi. No nie ma takiego mandatu, no to tak samo będzie z dowódcami tej europejskiej armii. Jeszcze raz podsumowując, widzicie, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość biorą udział w spisku, który ma już kilkadziesiąt, no około 100 lat praktycznie, można powiedzieć. I ten spisek teraz wchodzi na wyższy poziom realizacji. Ten poziom właśnie rozgrywa się w Europie. To jest taka próba, czy da się społeczeństwo zachodnie podbić tymi metodami, powiedzmy, gotowania żaby w gułag komunistyczny. Nie? To już praktycznie wychodzi im, że się uda. Nie? Mhm. I dlatego to, co się dzieje w Warszawie, te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, wszystkich innych notabli pisowskich, oczywiście nie rządu, trzeba nazwać aktem zdrady narodowej i udziałem w komunistycznym, globalistycznym spisku. To już teraz widzicie, że to nie jest, że dzisiaj on tak mówi. On 10 lat temu otwarcie o tym mówił, a na pewno, kiedy go przyjmowali do umowy Okrągłego Stołu, to ślubował bronić właśnie tych diabelskich wartości już wtedy. Tak, no te wszystkie wypowiedzi zaraz spróbuję szybko przytoczyć przy różnych naszych polityków. Jedna właśnie z ostatnich z marca 2017 była taka w skrócie pana Jarosława Kaczyńskiego, że ta armia europejska stałaby się prawdziwym supermocarstwem z prawdziwą armią dużo silniejszą od rosyjskiej. Przy czym na przykład pan Macierewicz, do którego jakiś tam jeszcze sentyment mały mamy, mówi, że no, taka armia nie ma najmniejszych szans rywalizować z armią rosyjską, zwłaszcza pod względem jądrowym, a co więcej, gdyby do takiej zbudowania takiej armii doszło, stalibyśmy się zupełnie zależni właśnie od Rosji i nasze bezpieczeństwo by tylko i wyłącznie Rosji podlegało. To jest ocena Macierewicza, zupełnie staje w kontrze do tego, co powiedział Kaczyński. Morawiecki, jak już powiedziałeś, tak lawiruje. Ja tak, ale więcej wydatków na tą obronność. Pojawiają się też takie analizy, które nie do końca się z nimi zgadzam, no ale przytoczę, że to jest tylko temat taki zastępczy, który ma mydlić oczy tylko po to, żeby odwrócić uwagę NATO. Od składek na NATO. Mhm. No, są różne tutaj podejścia przeróżnych polityków. No, sam Gowin na przykład powiedział, jeśli armia europejska będzie konkurencyjna wobec NATO, na pewno jej nie przyjmiemy. Więc niby jeden obóz, a każda wypowiedź zupełnie inna. Nie czuję tu jakiejś zbieżności. Nie no, to jest celowe wprowadzanie dezinformacji. Nie? Ta szajka spiskowców, globalistów, realizuje pewien program punkt po punkcie, ale żeby naród nie wiedział, co się dzieje, no to wprowadzają mu dezinformację. Każdy z tego samego obozu mówią o przeciwnych kierunkach. To na takich różnych filmach szpiegowskich możecie coś takiego zobaczyć, czy nawet takie polskie filmy sensacyjne, kiedy te różne mafie, które działały tu w ramach państwa polskiego, czy pod przykrywką państwa polskiego, dokonywały jakiegoś mordu i trzeba było wyjaśnić, że na przykład ktoś, kto się interesował jakąś sprawą, jakiś dziennikarz, czy jakiś minister, polityk, który niekiedy stawał na drodze jakiejś grupie przestępczej, no to go mordowano i potem w mediach pojawiały się przeróżne wątki. A to, że tam miał długi, a to, że miał kochankę, a to, że był chory psychicznie i tak dalej. I różni dziennikarze od razu 10 różnych kierunków takich podawali i taki człowiek i tak w ogóle nie wie, o co chodzi. A droga była prosta. Stanął na drodze jakiejś mafii, jeśli chodzi o okradanie ciebie, Polaku, nas, państwa polskiego. Dlatego zginął mniej więcej. To dokładnie tak samo się dzieje tutaj i chciałem sprostować, co do ministra Macierewicza już nie mam żadnych złudzeń. Była taka szansa, że on mógłby stanąć na czele obozu narodowego, taką propozycjęśmy mu oficjalnie tu złożyli, żeby porzucił obóz zdrady narodowej Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy został haniebnie zdymisjonowany w zeszłym, znaczy na przełomie
roku 2017 i 18, ale on tej propozycji nie przyjął. Mówiliśmy, że każdy mąż stanu ma taki moment w historii, że musi zaryzykować, jeśli rzeczywiście chce przejść do historii jako mąż stanu, a nie dupek stanu. Nie? I minister Macierewicz w tym momencie uszy po sobie i zaczął wychwalać Morawieckiego, czyli obóz zdrady narodowej, właśnie tego, który ten obóz, który dzisiaj szykuje Polskę do wojny ze Stanami Zjednoczonymi w ramach europejskiej armii. Minister Macierewicz podpisał też ten układ PESCO, który umożliwia praktycznie, daje prawne ramy do budowania armii europejskiej, do niszczenia suwerenności państwa polskiego i zapowiedzi Macierewicza, że on gwarantuje, że do tego nie dojdzie, że ten układ zostanie wykorzystany przeciwko zdolnościom obronnym narodu polskiego, państwa polskiego i przeciwko Stanom Zjednoczonym. Teraz można te obietnice wyrzucić do śmietnika. Jak się skończy papier toaletowy, może się przydadzą. No to są tyle warte słowa Macierewicza. Przecież nie tak dawno, tylko sprzed roku, tak tłumaczy swój podpis na umowie PESCO. Dzisiaj zauważam, że on bierze udział w takiej właśnie w tym operacji dezinformacja, że tacy pisowcy, którzy są zaniepokojeni troszkę tym, co wyrabia Morawiecki, Kaczyński, Gowin czy reszta obozu zdrady narodowej, to jeszcze posłuchają Macierewicza, że o, Macierewicz mówi, że ta armia to jest zła i on nie poprze. A ile on ma do powiedzenia w tym rządzie? Czyli on bierze udział w tym momencie w operacji uspokajania pisowców. Także w tym sensie jest częścią układu. Oczywiście, no dalej może się zbuntować, no może ksiądz Rydzyk go namówi do buntu, może razem stworzą jakąś partię, takie są przecież rozmowy ciągle prowadzone, żeby stworzyć partię konkurencyjną do PiSu i związać ją z instytucją pana Bannona, czyli z tym projektem takich narodów, które się buntują przeciwko dyktatowi Eurosojuza, związane jest to oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, no ale na razie tego nie zrobił, na razie bierze udział w rozgrywce ogłupiania Polaków, że PiS jeszcze tu nie jest taki zły, że się nie zgodził na dyktat niemiecki, podczas gdy oczywiste jest, że Macierewicz nie ma już żadnej władzy, a pełnię władzy mają zdrajcy spod znaku Platformy Obywatelskiej lub jeszcze gorszych, bo Morawiecki, choć był doradcą Tuska, czyli jest z obozu Platformy Obywatelskiej, no to on brał udział jeszcze zanim Platforma Obywatelska powstała w sprzedawaniu Polski w ramach akcesji do Unii Europejskiej. Już pod koniec lat 90. brał udział w tym komitecie, który sprzedawał Polskę na tych haniebnych warunkach 2003-2004, referendum 3, wejście 4, to już widzimy Morawieckiego, czyli on jest człowiekiem zdrady narodowej od dawna, a teraz dostał od Kaczyńskiego tekę premiera, także absolutnie po tych wypowiedziach rządu polskiego nie można powiedzieć, że jest to rząd, który chce bronić interesów Polski, czy interesów sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To jest rząd zdrady narodowej, który tylko ogłupia Polaków, żeby oni przyjęli takie gładkie wejście do eurokołchozu, a tam już jasno jest powiedziane, kto będzie rządził w tej nowej Unii Europejskiej. Jak mówiłem, ten taki harcownik, czyli Macron, on już to powiedział. Niemcy, stwórzmy znowu taką hegemonię w Europie, no a później dogadamy się z towarzyszami ze wschodu. To jest prosty plan, Eurazja. Dlatego przypominamy wam jeszcze raz, no to EU Army, nie dla armii UE. Wiemy, że lubicie działać w sieci, zapraszamy jeszcze raz na Twitter, na Facebooka, promujcie to, rozpoczynamy nową akcję. A co do Makarona, Andrzej Turczyn na Twitterze zacytował jego wypowiedź, tam stwierdził, mówiąc, zwracając się do narodu niemieckiego, czy tam to pani Merkel może bardziej, musimy przekroczyć nasze tabu i nasze nawyki, czyli totalne odchodzenie od tradycji jest podtrzymywane. A ja jeszcze tak szybko powiem, że dotarłem do takiej analizy z Ośrodka Studiów Wschodnich, ciekawej odnośnie Armii Europejskiej w wydaniu niemieckim. I tam jednoznacznie jest z tej analizy wynika, że no Niemcy próbują sobie po prostu podporządkować militarnie Europę tak, jak najmniejszym kosztem własnym tak naprawdę. I oni już wielokrotnie wykazywali, że niechętni są do delegowania praw podejmowania decyzji o użyciu własnych sił zbrojnych na organy inne niż Bundestag. Więc oni chcą mieć wszystko pod własną kontrolą. I tam wymienili
wymieniono też parę przykładów, że to już się dzieje, że armia holenderska poddaje się tak naprawdę armii niemieckiej już tam. No, armia holenderska pewne... znana jest ze swojej waleczności, tak. Także ona się pewne już poddawała i w Bośni, i w czasie II wojny światowej, także to akurat nie dziwi, że armia holenderska się szybko poddaje, belgijska jeszcze szybciej, także tu nie będzie żadnych zdziwień. No Francuzi też już otwarte ramiona, tak? Nie no, uczą się niemieckiego, jak można to powiedział pokazać Trump, analogię. Po co była Unia Europejska? Mówiono nam, że chodzi o to, żeby ten dobrobyt niemiecki rozlał się na całą Unię Europejską, nie? Że to jest po to, żeby te narody... Teraz będziemy Mercedesa. Dokładnie. Żeby te narody biedniejsze Europy poszły tak w górę, żeby wszystkim w całej Europie żyło się bardzo dobrze. A jak wyszło? No, wyszło, że Niemcom żyje się bardzo dobrze, że mają nadwyżkę budżetową, różne takie tam rzeczy, a tym wszystkim narodom ościennym żyje się coraz gorzej. We Francji nawet, która tak przecież woła o ten pakt podwójny, który będzie takim tandemem dominującym w Unii Europejskiej, właśnie wyszło chyba kilkaset tysięcy ludzi na ulicę przeciwko podwyżkom cen energii, czyli zobaczcie, już doprowadzili do tego, że nawet kiedyś bogatym Francuzom już nie starcza na rachunki, nie? Bo to, że Polacy tam ciągle liczą do pierwszego i muszą się zadłużać, muszą tam przykładać wydatki. Już 50% Polaków spłaca... Tak, ale zobaczcie, że nawet kiedyś bogata Francja, kiedyś Polacy przecież emigrowali do Francji przed wojną i po wojnie, nie? Emigrowali do Francji za pracą, za lepszym życiem i tam rzeczywiście się dobrze żyło, to już to społeczeństwo wychodzi na ulicę w ramach biedy, znaczy z powodu biedy. Już są ofiary śmiertelne, już zdaje się, jedna kobieta nie żyje w wyniku tych zamieszek, kilkadziesiąt czy nawet więcej jest rannych, część w stanie krytycznym, także ilość ofiar śmiertelnych. Odważniejsze autorytety francuskie coraz częściej otwarcie mówią, że Francja jest w totalnym odwrocie i porównują nawet to do okresu kolonizacyjnego Francji, tylko jest dokładnie odwrotnie. Tak. Oni są kolonizowani przez muzułmanów. Chcę tylko pokazać, że projekt gospodarczego dobrobytu, który miał dotknąć, czy rozlać się na całą Europę w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej, był projektem rozszerzenia biedy na wszystkie kraje Europy, by podporządkować je gospodarce niemieckiej. Gospodarka niemiecka jeszcze kwitnie, jest trzecią gospodarką w świecie, a gospodarki wszystkich innych krajów Unii Europejskiej praktycznie się zapadają. Tu jeszcze Polska się chwali, ci oszuści z rządu mówią, że Polska pędzi jak pendolino, reszta tam stoi na stacjach albo tak gdzie, jak z Lublina do Warszawy. Chodzą. Tak, to jest właśnie to pendolino Lublin-Warszawa. Nawet to już zdjęli, nie wiem, ktoś ukradł czy coś, czy już nie będzie tych torów, nie? To no, za cara budowali, a już nie ma. Budżet starają się utrzymać i stal sprzedają, nie? Także na zło już się zrobili, Morawiecki złomiarzem będzie Polski. Także widać, że Unia Europejska z tego projektu gospodarczego stała się projektem wyzysku gospodarczego i podbicia gospodarczego całej Europy pod dyktat niemiecki. To teraz analogię. Jeśli Niemcy proponują nam, już zaproponowali gospodarczo-polityczną Unię Europejską, teraz proponują nam Unię Militarną, czyli wspólną armię. Czym to się skończy? No czym to się skończy? No to dokładnie totalną. Skończy się dokładnie tym samym, czyli dominacją Niemiec nad całym obszarem Europy Środkowej i Zachodniej. No to jest niemiecki plan podboju Europy. Niestety polscy, znaczy mówiący po polsku politycy w Warszawce, biorą udział w tym planie, dlatego można ich tutaj całkowicie w uzasadniony sposób nazwać obozem zdrady narodowej. I to są wszystkie te partie okrągłostołowe, wszystkie partie sejmowe, łącznie z Ruchem Narodowym. To są wszystko dzisiaj partie sprzedające Polskę. Jedynym środowiskiem, które o tym głośno mówi, co się dzieje, środowisko Idź Pod Prąd i Ruchu 11 listopada. Tak jest. Ja może jeszcze tak spróbowalibyśmy powiedzieć, powróżyć, może nie powróżyć, bo to jest dość logiczne, ale przybliżyć naszym widzom, jak taka armia mogłaby funkcjonować. W kontekście też tego ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa, gdy ten marsz, pochód przez Meksyk sunął do Stanów Zjednoczonych, do granicy, Trump wtedy powiedział, to jest inwazja na nasz kraj. Nasze wojsko czeka na was. Tak wygląda to w Stanach.
U nas, żeby to ktoś u nas tak powiedział. No właśnie. No, u nas, gdy nie będzie, teraz już ta armia i ta kwestia polityczna i uzależnienie od urzędasów z Unii Europejskiej już wiele rzeczy wiąże i na wiele rzeczy nie pozwala, no ale gdy armii nie będzie narodowej, no to kto nas choćby nawet przed imigrantami będzie bronił? Nie będzie armii, potem nie będzie policji, czy już praktycznie nie ma policji w takim klasycznym ujęciu tego słowa, bo dzisiaj operacje policyjne Niemcy mogą na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mogą aresztować na terenie Polski polskich obywateli. To już się dzieje, czyli policji w takim sensie narodowym już nie mamy. Nie? Ostatnią tu ostoją jest armia, która jeszcze rzeczywiście ma wszelkie takie, no powiedzmy, z zewnątrz objawy narodowe, czy symbole narodowe, ale już ta umowa PESCO i wszystkie, którą podpisał Antoni Macierewicz, trzeba tu przypominać, jak też wszystkie inne umowy lokalne oraz szkolenia, bo z kręgów wojskowych dochodzą do nas ciągle informacje, że wojsko szkoli się na przyjmowanie armii niemieckiej. Cały czas szkolenia trwają właśnie w tym kierunku. Niemieckiej, mówi się tam europejskiej, nie, że niby jacyś tam sojusznicy, ale wiadomo, że przecież to Litwa nas nie zaatakuje, ani też Słowacja, tylko właśnie Niemcy są jedynym zagrożeniem z kierunku europejskiego. One tworzą armię, one już imigrantów wcielają do tej armii, tworzą specjalne kompanie stworzone tylko z nachodźców, czyli Waffen-SS z czasów II wojny światowej, gdzie z muzułmanów tworzono jednostki, które potem używano na przykład przeciwko Serbom na Bałkanach. To już się dzieje. O tym my trąbimy już od paru lat. Nie pamiętam, czy dwóch, czy trzech, to można sobie sprawdzić. To się dzieje, a teraz przechodzi na wyższy poziom. I tutaj bardzo ciekawa, na Twitterze pokazałem wypowiedź Morawieckiego, który właśnie tak troszkę kluczy i z jednej strony mówi, że my jesteśmy tak i pro Stany Zjednoczone, i pro Europa, nie? Że my jesteśmy i tak, i tak. No, nic dziwnego, że niektórzy Rosjanie Polskę, czy władze w Warszawie dokładnie nazywają prostytutką, bo jak to, jak ci są w stanie wojny, no to Polska będzie i z jednymi, i z drugimi współpracować. Nie decyduje się na żaden sojusz, tylko mówi, że żeby nawet powiedzieć neutralność, to nikogo nie wspieram. A ona mówi, i tego wspieram, nie? A po cichu daje Chinom przecież, nie? Bo projekt internetu 5G budowany przez firmę Huawei, tam jakoś, Huawei, nie? No i tak dalej. I czerwony jeszcze do tego. To jest firma przecież wojskowa, komunistyczna, ona przejmie kontrolę nad internetem w Polsce. Tak jak pamiętamy, firmy rosyjskie przejęły nad telekomunikacją, nad nadawaniem tego programu telewizyjnego. Pamiętacie, były ćwiczenia 2016 rok, końcówka, kiedy tam się wydziczał kod. Wtedy odłączyli telewizję na sporej części Polski. Właśnie dlatego, że zagraniczne, także z kapitałem rosyjskim, koncerny przejęły infrastrukturę tą telekomunikacyjną. I teraz najwyższej tej prędkości, najbardziej zaawansowany technologicznie internet już wprost przejmują Chińczycy, nie? A ten Łukasz z Warszawy opowiada, że oni są proamerykańscy też, nie? Nie są proamerykańscy, są zdrajcami, dlatego tak, Amerykanie gadają z Ukrainą w sprawie Nord Stream 2, a nie z Polską, dlatego gadają z Białorusią, tu jeden z programów poświęciliśmy, tak. Ale nikt nie gada z Polską na ten temat, nie? I w gadanie... są tylko obietnice. Tak, no, takie... Są Amerykanie, jakieś wypowiedzi są, oni tak, nie, myślą no, bo... tu oni muszą utrzymywać kontakty, szukać na tych ludzi, którzy przyjdą do władzy, którzy będą chcieli z nim współpracować, no ale póki co jest to wszystko pauza. Ale jest jeszcze, jeszcze ważniejsza sprawa. Amerykanie liczą na wolny naród polski. Tak jak prezydent Trump odwołał się do wielkiego narodu francuskiego, mówiąc, macie dupka za prezydenta. Mówił o Macronie, jak tam go zaczął obrażać, że ta armia to będzie. Powiedział, to jest wielka zniewaga dla Stanów Zjednoczonych. Myśmy wam tyłki ratowali i w pierwszej, ja i drugiej, się też tak poczuł, i w pierwszej, drugiej wojnie światowej, a i dziś chronimy wam przed komunizmem i przed tam kacapami. Chłopaki umierali za nich, nie? Oczywiście są cmentarze, kiedy niekiedy pajac, całe dywizje praktycznie ginęły amerykańskie na francuskiej ziemi. Także mówię, to jest dupek, ten Macron.
ale wy jesteście wielkimi Francuzami, z wielką przeszłością. Nie dajcie się rządzić dupką. I rzeczywiście już poparcie o 5% zdaje się spadło Macron. Także widać, że tu... Tak, to Francuzi wiele lat trząśli Europą całą. Coś dociera do... No, już dzisiaj to tak jest taki... No, troszkę, ale jest się do czego odwoływać. No, jeszcze no, historia nie, wielka. To się zgadzamy. I często też łączyło nas braterstwo broni. Także sentyment do Francuzów oczywiście jest, ale dzisiaj to, co robi Francja, to jest kpina wielka. I tak samo Amerykanie odwołują się do Polaków. Oni wiedzą, że mają zdradziecki rząd. Oni wiedzą więcej o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie o ich nierządzie, o wszystkich tych aferach korupcyjnych z Rosją, z Chinami i z Niemcami. Oni wszystko wiedzą. Oczywiście, tak jak mówisz, muszą z nimi robić dobrą minę do złej gry, no bo dyplomację tak się uprawia, nawet z Hitlerem tam niektórzy do końca rozmawiali i tak dalej. Ale jednocześnie wysyłają sygnały do zwykłych Polaków. Pani Mosbacher przecież mówiąc o wizach, nie mówi o wizach dla tych no, bubków z Warszawy, nie? Mówię o rządzie i spółce. No bo oni mają te wizy, to im nie tego. Mówi o zwykłych Polakach. My jesteśmy na was otwarci, to jest sygnał. My troszczymy się o zwykłych Polaków. My chcemy z wami braterstwo nawiązywać. Czy wypowiedzi Trumpa? Polacy, wyzwólcie się spod jarzma biurokracji. Polacy, jesteście najdzielniejszym narodem świata. Wy jesteście wzorcem. To są słowa prezydenta Trumpa nie do tych, no tu jakieś bardzo brzydkie słowo, to wstawcie sobie, jakie lubicie. Do polityków z Warszawy. Do polityków z Warszawki, ja tak mówię. Tylko do narodu polskiego. Misja Bannona to jest właśnie do narodów Europy. W Polsce na razie oprócz ruchu 11 listopada nikt tej oferty nie przechwycił. A kiedy my powiedzieliśmy, że wchodzimy w tę ofertę, to pamiętacie, że właśnie zaczął się najazd na poważnie i ataki, że jesteśmy sektą we wszystkich mediach i odpalenie Mariana. Różne takie rzeczy się zdarzyły właśnie po tym, jak Andrzej Turczyn oficjalnie jako wiceprezes partii powiedział, że wchodzimy w propozycję pana Bannona mówiącej o tym, żeby budować ruch, który ma zablokować przejęcie Parlamentu Europejskiego przez zwolenników budowania jednego europejskiego państwa i jednej europejskiej armii. To się wszystko wtedy wydarzyło. Nie ma w polityce rzeczy bez przypadku. Znaczy, wiecie, bez powodu, nie? Z kolei odzew społeczny co do tych wezwań Trumpa, nie wiemy do końca, jaki jest w naszym narodzie, ale przynajmniej odzew na to, co my mówimy, trochę czujemy, jaki jest i widzimy, że przypadkowo spotkane osoby, gdy zobaczą logo Idź Pod Prąd czy Ruchu 11 listopada, rozpoznają. Czasami mamy obawy, czy oni zaczną nas wyzywać, czy nie, bo takie racje są, ale nie. Wszyscy raczej sympatycznie i ciepło podchodzą. Ostatnio w Chicago mieli, nasz klub miał okazję spotkać dziennikarzy polskich, ekipę, kamerzysta i dziennikarz i zaczęli z nimi gadać. Ci zaraz wzięli ulotki, zaczęli sobie na kamerę naklejać ulotkę klubu Idź Pod Prąd Chicago. Film z tego niebawem wam pokażemy, a zdjęcia to już chyba widzieliście, także widać, że w różnych miejscach są jeszcze Polacy, którzy myślą po polsku, którzy nawet już przestają się bać o swoją pracę czy swoją karierę i zaczynają mówić powoli prawdę. To jest jakaś nadzieja charakter dla first. Polski. Tak, coś tu się dobrego dzieje i dlatego myślę jest ta próba cenzury. Jeśli możemy teraz przejść od armii do cenzury, bo... Tak, to jest dobry moment. Tak, a może jedną rzecz tylko wtrącę, bo taki miałem chytry plan, że tak zrobię przy przejściu z tematu na temat, bo chciałem się odnieść jeszcze do USA, bo już jest cały wywiad z republikańskim członkiem Izby Reprezentantów stanu Waszyngton Mattem Shea pod tytułem USA zwycięży z Chinami i Rosją. Amen, właśnie. Tak jest. Więc o to się modlimy. Materiał znajdziecie to na naszym kanale. To jest nadzieja dla wolnego świata. Wywiad jest po angielsku, z polskimi napisami, prosimy o promocję, link jest w opisie filmu, więc działajcie też, kolejne tak, wyzwanie i, dla was. I tam jest też poważny fragment dotyczący niepodległości Tajwanu. Reprezentant Shea mówi, że Tajwan jest Tajwanem i nie ma co tu do tego żadnej dyskusji. To jest oczywiście jego prywatne zdanie, on to podkreśla, ale zaraz potem, bo ten wywiad został nagrany tuż
w czwartek wieczorem, a w sobotę było spotkanie Mike'a Pence'a już z przedstawicielem Tajwanu, z przedstawicielem państwa tajwańskiego. Było to oficjalne spotkanie, nie tylko jakieś przy kiblu, wiecie, fotografia, jak ten, jak się tam nazywa, ten niby prezydent Polski. Warto wspominać. A nie, to tam. No nie, to nie jest przy kiblu, tylko to poważnie panowie sobie siedli, było poklepywanie po plecach, były uściski, o, i tu zaraz siadają i rozmawiają z przedstawicielem Tajwanu, czyli widać, że to jest oficjalna, o, tu mamy, właśnie dziękuję bardzo za te zdjęcia, oficjalna już polityka administracji prezydenta wolnego świata, prezydenta Trumpa, uznanie niepodległości Tajwanu. Myślę, że dzielą nas od tego co najwyżej miesiące, może rok, nie? Tak bym w tej perspektywie... Fajnie, że będziemy mieli w tym jakiś udział, tak, nie? To jest mieliśmy, bardzo sympatyczne. Mówiliśmy o wojnie z komunizmem, że tutaj trzeba albo my ich, albo oni nas. Ten rok będzie przełomowy i rzeczywiście wyrwanie Tajwanu w sposób taki jawny, upokarzający komunistów chińskich będzie, no, piękną puentą właśnie wysiłków całego wolnego świata w tym roku. Także modlimy się za Tajwan, życzymy jak najlepiej mieszkańcom Tajwanu i temu, żeby ogłosili pełną niepodległość, już żeby tu nie było żadnych ceregieli. Także widać, że administracja Trumpa z jednej strony pro-tajwańską, antykomunistyczną politykę prowadzi, ale że takie zapotrzebowanie jest też wśród wolnych Amerykanów. Zobaczcie te dwa wywiady z reprezentantem Shea. On mówi jasno, Tajwan jest Tajwan. Tajwan jest niepodległym państwem, możecie sobie to zobaczyć. Zostało już to zauważone przez dziennikarzy tajwańskich, już dziękują Idź Pod Prąd za właśnie pokazanie światu prawdy o stanowisku teraz już polityków, nie tylko samej administracji prezydenta Trumpa, ale i polityków amerykańskich. I drugi wywiad z panem Gomezem z John Birch Society, no super sprawa, też już chyba mamy w pełnej wersji, a na pewno jest ta część Tajwanu. Popieram niepodległość Tajwanu z całego serca. Pani Hania Shen na swoim Twitterze też zacytowała fragmenty tego wywiadu, jak on mówi pięknie o historii, o kulturze Tajwanu, że to jest coś absolutnie odrębnego od tych komunistycznych, a nawet od kontynentalnych. Chin ma swoją tradycję, swoje kontakty międzynarodowe, bardziej się orientuje na przykład na Japonię niż na Chiny i jak najbardziej zasługuje na niepodległość. Czyli mamy polityka amerykańskiego już spoza samej administracji, choć też republika, i mamy działacza organizacji walczącej z komunizmem, działacza społecznego, można powiedzieć, to jest organizacja społeczna, która angażuje się w politykę, w uświadamianie Amerykanów, dokładnie ta sama opinia. Także widać, że społeczeństwo amerykańskie jest tutaj, mówię o konserwatywnym chrześcijańskim społeczeństwie amerykańskim, jest tutaj jednolite, jeśli chodzi o podejście do Tajwanu. Ciekawe, że pan Gomez mówił, przecież to w Polsce powinni Polacy zdecydować, a nie rząd odwołuje się do umowy Bierut Mao Tse-tung, nie? Tak. I to mówi widać, rząd... Widać, że mu ciężko chyba w ogóle było zrozumieć. Jak polski rząd może się, rzekomo wolny, nie? Będący w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, może się odwoływać do umowy Bierut Mao Tse-tung z 1949 roku, a to jest oficjalne stanowisko rządu polskiego przedstawione przez... Potwierdzone na piśmie. Na piśmie mamy tego dowód, dostali odpowiedź, to jest na żądanie komunistycznej gazety. Na dywaniku tłumaczył się ambasador RP w Pekinie właśnie w ten sposób, tłumacząc popieranie chińskich komunistów, że mamy umowę z wami. Bierut towarzysz z waszym towarzyszem Mao Tse-tungiem podpisali tę umowę. Co się martwicie? No. To tylko jakaś telewizja. No, zdrada. U nas jest wolność słowa, ale zdrada. Umowa jest, tak? U nas jest wolność słowa, ale niebawem się skończy. Ale niebawem się skończy. O, świetne przejście do cenzury. Jest zachowana ciągłość programu. W takim razie przechodzimy do cenzury w wykonaniu Unii Europejskiej. No, z różnych stron dobiegają niepokojące sygnały. Z jednej strony trochę kwestia Brexitu jest taka, tam media brytyjskie zaczęły się bronić, no, stają trochę po stronie rządu i padają tam w gazetach Daily Mail i Sun różne takie zwroty nieprzychylne dla Unii Europejskiej. Jaka jest reakcja ze strony Unii Europejskiej? Musimy takie specjalne regulacje,
jakieś wymyślić, żeby media nie mogły tak sobie pisać, co chcą. O nie, no gdzieżby tak do tego dopuścić, no toż to katastrofa by była. Tak, tam te media użyły taki zwrot EU Dirty Rats, czyli europejskie brudne szczury. I na zdjęciu jest pokazany jeden z przywódców europejskich, czyli marionetka, pan Tusk, ten po prawej. Dobrze mówię? Czy to jest Tusk, czy źle poznaję? No tak mi wygląda. Ja nie wiem, czy to świadomie, czy nie. No, wygląda na Tuska. No. Morda Tuska, no, reszta nie wiem. No, reszta jakiejś mafii. Tak. No właśnie, taka okładka pojawiła się w magazynie Sun i tam pani Vera Jourova z Czech, tak. Mi się to stwierdziła, że ona się za to weźmie, że tak nie może być, nie można tak swobodnie się w mediach. Musimy, no wstyd dla Czechów, akurat zwykle Czechów chalimy, ale mają też takie bendy w europarlamencie. Tak. Bo rozumiem, że to jest euro... Tak, euroseł. Wszystko jest euroseł. Rzesza Europejska, oczywiście. I smart regulations jest taki, wielokrotnie używa ta pani takiego zwrotu, bo wielokrotnie się wypowiada na takie tematy związane z dziennikarzami, również czyli w sprawie śmierci tej dziennikarki na Malcie się wypowiadała. Ona tutaj lubi o mediach opowiadać i za każdym razem podkreśla, że no nie jest przyjacielem mediów. Nawet w kwestii tej śmierci i pogrzebu tej dziennikarki na Malcie tam też tak zaznaczyła delikatnie. Tak, że... kiedyś program cały poświęciliśmy kilkorgu dziennikarzom, którzy zostali zabici na terenie Unii Europejskiej, kiedy zaczęli gmerać przy finansach Unii Europejskiej, bo ta dziennikarka z Malty napisała tam chyba tysiące nawet artykułów, obnażając różne afery swojego rządu i marnotrawstwa funduszy, nie marnotrawstwa, tylko rozkradania funduszy europejskich. Także widać, że ta polityka subsydiów, funduszy, to nie jest po to, żeby, tak jak mówiliśmy, podnosić te państwa z jakiegoś letargu czy upadku ekonomicznego, tylko służy dawania łapówek przeróżnym zdrajcom, szumowinom narodowym na poziomach tych decyzyjnych, zarówno to jest i na uczelniach, i granty, i projekty unijne, w ośrodkach samorządowych, nie, lokalnych, burmistrzowie, rady miejskie, ale i na poziomie centralnym, żeby tych ludzi przekupić ogromną możliwością albo wyłudzania tych dotacji, albo rozkradania wręcz, już takiego bez żadnych tam, jak to się mówi, iluzji tych projektów unijnych, tylko na bezczela kradną pod słupy różne i tak dalej. To, że cały ten system VAT-owski to nie służył jakiemuś tam lepszej organizacji społeczeństwa i tak dalej, to w nowych taśmach, które dzisiaj chyba tam docierają w ramach mamienia opinii publicznej starymi różnymi wrzutkami, już nawet mówił, co ty, tam chyba jakiś Graś, czy inna menda, mówi, co ty, już mafia nie zajmuje się, już pieniędzy prawdziwych nie robi się na narkotykach. To już jest passé. Passé, teraz vacik mamy, po to został VAT wymyślony, żeby z jednej strony za mordę wziąć wszystkich i żeby każdy był końcówką komputera, czyli miał kasę fiskalną w wychodku, bo już nawet babcia klozetowa musi, wiecie, to nawet za komuny miała dojście do papieru toaletowego lewego, a teraz nic, wszystko już jest tego, ale w rzeczywistości to jest ogromne żerowisko dla tych ludzi, którzy administrują narodami Unii Europejskiej, czyli Volksdeutschów z nadania niemieckiego. Tak, no z drugiej strony pojawiają się pomysły na już konkretne regulacje. To jest reforma Parlamentu Europejskiego, praw autorskich dotyczy i ona odnosi się do tego, że dotyczy już internetu bezpośrednio. Chodzi o to, że artykuły medialne, które byłyby cytowane na Facebooku, czy na Twitterze, czy na takich portalach dużych społecznościowych, nie mogłyby być tam cytowane za darmo i portale społecznościowe musiałyby nad tym czuwać, albo kasować, albo wzywać użytkownika do opłaty. Czyli wolność przekazywania informacji zostałaby zachwiana, no i wolność słowa zostałaby zachwiana. No i jest kwestia, to jest kwestia jeszcze dyskusji. Nie wiadomo, kto to podpisze i czy to podpisze, chociaż są takie już słowa, że to jest raczej przesądzone, że to przejdzie. No i jak się zachowa nasz rząd? W mediach głównego nurtu jest cisza. To cisza, tylko w internecie mocno. Niektórzy blogerzy, youtuberzy, tylko ci ludzie zaczynają tam po cichu czy po trochu mówić na ten temat, a w mediach głównego nurtu nie ma tematu.
Nie ma tematu, choć trzeba jasno powiedzieć, że polityka dzisiaj, czy w ogóle sfera informacji, już dawno przeniosła się z tych mediów tradycyjnych, bo to już tylko starsi ludzie, którzy nie mają dojścia do internetu, no i tacy ludzie no, o ograniczonym rozumku, nazywamy ich pieszczotliwie kubusiami, puchatkami, no oglądają sobie te TVN-y, czy TVP, Kurski, Łuk, czy Dupa, no nie wiem jak to pokazać, bo tu dwóch takich pulchnych braci tam, że tak powiem, obsiadło. Jeden ze strony Gazety Wyborczej, drugi ze strony telewizji i Polaków, tych ufojcie, mają obaj w garści. Bo jedni, którzy kochają Platformę, a nie myślą i tam Unię Demokratyczną, no to ich jeden brat Kurski z Unii tej demokratycznej, czy z Gazety Wyborczej dzisiaj tam karmi, a drugą część patriotyczną, ufojcie, no to właśnie ten patriota, wielki katolik też po którymś tam rozwodzie, już nie pamiętam, to niech se tam liczą, to można by jakiś tasiemiec serial taki by o dokonaniach pana Kurskiego, czy innego katolika, wcześniejszego nominata, pana tego na M. Pamiętasz, premierem taki krzywomordy był Marcinkiewicz chyba, nie? To takie właśnie seriale powinien teraz Kurski kręcić właśnie, co się tam dzieje na salonach i tak dalej. Także te media to już są dla ludzi, można powiedzieć, którzy no, niespecjalnie aktywnych w życiu społeczno-politycznym. Cały świat polityki już przeniósł się do internetu. Przecież i wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał prezydent Trump wbrew tym właśnie stacjom wielkim telewizyjnym, mediom. Wbrew wielkim mediom, dzięki Twitterowi, czyli mediom społecznościowych. Prezydent Brazylii, Bolsonaro, tak samo WhatsApp, tak? Wygrał dzięki WhatsAppowi, czyli kolejna odsłona wpływu mediów społecznościowych na informowanie i poglądy ludzi. No, długo to nie może trwać. Rzesza nie może tak być. Nie, no nie może. Chińczycy i Rosjanie jasno się rozprawili. Ale jak Unia Europejska nie da rady, to Chińczycy przyjdą z 5G i nie, no, powyłączają, to zaraz, co trzeba. Ale mówię, nie? Chińczycy i Rosjanie zrobili swoje Facebooki i swoje Twittery. Czyli oni po prostu odcięli... Wolna alternatywa. Oni odcięli swoich obywateli od świata zachodniego i sprowadzili też, jest Facebook, tylko taki nasz, jako to tam w kontakcie chyba mają, czy jakoś tak, kacapy, nie? Żółci zrobili, komuniści, znaczy czerwoni zrobili na terenie rasy żółtej dokładnie to samo, swoje media społecznościowe i odcięcie od internetu zachodniego. No ale teraz co zdziałać z tą Europą, no? Mają kable ze Stanami Zjednoczonymi, tu mówiliśmy, że to wolny świat, no. Tutaj takiej cenzury od razu zamordystycznej nie da się wprowadzić. Czyli najpierw wprowadzono tą cenzurę na podstawie, że treści niebezpieczne. Przypominam, na lotnisku chyba Luton albo innym lotnisku wokół Londynu jeden z naszych widzów próbował obejrzeć chyba blog Andrzeja Turczyna. Nie? Trybun.org. Od razu mu się wyjaśnił. Treść niebezpieczna. Treść niebezpieczna, nie oglądaj, nie nada. Jeszcze powinno po rosyjsku takimi bukwami. Nie nada, powinno napisać i już, wiesz. Ja widziałem materiał na Facebooku, jak ktoś pokazał, że próbuje wejść w tweeta naszego Czarka. No i wchodzi, Twitter automatycznie się zamyka. Wchodzi, inne tweety wchodzi, otwierają się. To, że już jest nieoficjalna cenzura pewnych środowisk, takiego jak nasze, to możecie sobie zobaczyć przy ręcznym sterowaniu poziomów na przykład tweetów, nie? Że ja mogę mieć tylko 5000 z kawałkiem tych obserwujących i nic. Mimo, że akcja, w której tam jestem podawany jako współautor, obiegła cały świat, to tam nie przybyło nic. Jest 5000, tam 30 i stoi jak wbicie krowie palik, wiesz, na pastwisku, nie, jest taki łańcuch, 5000 nie wolno, nie przybywa ani jednego. Podobnie zresztą mają inni. Jeśli chodzi o wyświetlenia nasze na YouTubie, jest dokładnie to samo. To można wręcz z linijką wiedzieć, ile będzie komentarzy, ile będzie odsłon, ile będzie lajków. Więcej nie może być. No nie nada więcej, jest tyle dla nas przepisano. Mamy taki przydział. Nie wiem, czy pamiętasz za komuny, no to jak budowałeś dom, no to miałeś tam przydział, tam powiedzmy 2 tony cementu i już tam nieważne, czy ty więcej potrzebujesz, no masz 2 tony, koniec, nie, ja więcej nie budziet, albo musisz dzięki bimber, nie, tam co jakoś, no to wtedy i 3 tony mogą przywieźć, nie? Tutaj w tym już systemie elektronicznym nawet łapówki nie możesz dać, nie? Masz przypisane, ja mam 5000 obserwujących follow-upów na Twitterze i do widzenia. Twoje, nie? Pieniądze nie są już twoje, już, bo siedzą na subkoncie VAT. Także... ten spisek ogólnoświatowy dążący do zniewolenia świata na poziomie już globalnym
On zobaczył ogromną potęgę mediów społecznościowych, oczywiście wykorzystuje też do swoich celów, bo przecież tam jest lewacka cenzura, jest lewackie takie niesienie w górę, przecież tam i jakieś te akcje z tych tęczowych serduszek czy coś, no różne lewackie akcje, ale mimo wszystko gdzieś ten zdrowa część społeczeństwa znajdowała swoje nisze. No to teraz trzeba... Mówię, udało się odciąć Rosję, udało się odciąć Chiny, teraz trzeba odciąć od wolności Europejczyków. Jak to zrobić? Taką cenzurą mówię, że tam to treści niebezpieczne. No dobra, część się udało, nas często właśnie pokazują jako niebezpiecznych, nie? I tam część jełopów tego posłucha. No ale teraz trzeba już wszystkim zatkać gębę, nie? Bo tu już nie może się nigdzie, nie możemy zaryzykować, że prawda się gdzieś, wiecie, my zablokujemy tego, a trzech innych napisze to, nie? Albo se trzy inne kanały zrobią i tych nie zdążymy zablokować. I gdzieś to się poniesie, screeny se porobią i będą rozsyłać, a jeszcze se zaszyfrują na WhatsAppie i co my wtedy bidoki zrobimy? No nie zdeszyfrujemy przecież wszystkich naraz, nie? No mają problem. Mają poważny, komuniści mają poważny problem, dlatego kolejnym etapem cenzury będzie łojenie ekonomiczne, nie? Będzie łojenie ekonomiczne, ten projekt to zawiera. On mówi, że nawet jeśli masz tam ileś tysięcy odsłon, gwarantuję wam, że Idź Pod Prąd w każdym programie, jaki nie nadamy, będzie miał więcej. Od razu wtedy się przełączy licznik, żebyśmy mieli więcej. No to wtedy musisz poprosić o koncesję, jak masz więcej wyświetleń. No a jak poprosisz o koncesję, no aż to mogą dać. A mogą nie dać. A jak dadzą, to przecież odebrać mogą. No popatrz, jak fajnie i wszystko mamy pod kontrolą. No nie może tak być, żeby sobie ktoś tak mówił, co chce i jakąś prywatną telewizję za prywatne pieniądze widzów se robił. No nie można tak do tego dopuścić. Niemcy już mają gotowy projekt. Teraz tylko myślą, bo Niemcy nie mogą tego zrobić oficjalnie na całą Unię. No bo jak to Niemcy? Tu jeszcze pamiętamy Adolfa Hitlera i panią Merkel tutaj już z wąsikami, to już nawet my go sobie rysujemy. Zobaczcie, kiedyś to by zaraz był szum, jak to tam tego. Teraz nawet jakiś najbiedniejszy portal internetowy nie pokazał naszej pięknej grafiki z panią kanclerz Adolf Merkel, nie? Zobaczcie, jaka szczelna już jest zmowa milczenia w Polsce. Ale teraz przyszedł czas, teraz tylko szukają jełopa. No i ta pani Jurowa, tak? Jurowa. To ona właśnie, no Czechy, dobrzy, fajni ludzie. Ona może za takiego pożytecznego idiotę, czy płatnego tu agenta, nie wiem, ona może za takiego człena robić. Nie? Że to projekt wyjdzie nie od Niemiec, bo cieszę, o, Niemcy, my jesteśmy za wolnością. Jest pani Vera Jourova. My zawsze niesiemy pokój i wolność całemu światu i Europie. Nie? To taki będzie komunikat. A tu gdzieś Czesi, no tacy fajni, piwo dobre i tacy dość pokojowi ostatnio, nie? Kiedyś to tam byli tacy wojowniczy, nie? Ale ostatnio to tak Czechów, to raczej tacy. No i oni chcą cenzury w internecie, no to jak Czesi chcą, no to my Niemcy musimy zrobić. Nie, no my to tak słuchamy, Vox Populi, Vox Dei nawet może nam powiedzą, nie? Także tak to się niestety odbędzie. Widzicie państwo, że ta polityka głównego nurtu, podobnie jak media głównego nurtu, jak nauka głównego nurtu, jak kościół głównego nurtu, to wszystko jest jeden wielki szajs. To już jest obszar domeny diabła, czyli obszar domeny kłamstwa. I oni tylko myślą, jak ciebie najpierw ogolić, i tu już mówię, wychodzą Francuzi na ulicę, Polacy nie wyjdą. I po drugie, jak zawładnąć twoim umysłem, żebyś był ogolony i jednocześnie się z tego cieszył. Kiedyś był taki idiom, żebyś był goły i wesoły. To jest plan UEFA. To jest niemiecki plan dla ciebie. Tak, ja przypomnę, że jeszcze 10 listopada bodajże prezes YouTube'a spotkała się z naszymi rządzącymi. Potajemnie, dodajmy. Tak. Potajemnie, nie było żadnego śladu po tej rozmowie. A widziała się i z premierem, i z prezydentem, i z naczelnikiem. No, naczelnik to zawsze jest jakaś taka... Dobrze mi to wygląda. Naczelnik, naczelstwo. O! Ciekawe rzeczy się szykują. A z dzisiaj jeszcze news taki od reżyserki dostałem, że początek naszego programu został wycięty. O. Internet padł. O. Czyli zawsze jak jest godzina około 13, no to tak się tak zdarza. Profilaktycznie, nie, no tak. Żeby ale w ogóle też to jest czysty przypadek i żadne celowe działanie. Dlatego może jeszcze raz powtórzymy, bo to ten fragment z hashtagiem dla was. O, jeszcze raz. No to Hitler kaput. Tak, Hitler kaput. Mamy nie chcemy więcej Wehrmachtu w Polsce, ani SS. Rozkręcamy nową akcję.
Bardzo mi się podoba ta grafika. Dziękujemy chyba Kasi. Tak właśnie należy do Polaków dzisiaj mówić i do całej Europy. Bardzo jasny przekaz. Nie dla armii nowej niemieckiej Rzeszy. Tu jeszcze, jeśli mogę, chyba, że chcesz dalej jeszcze pociągnąć ten wątek cenzury, bo chciałem na religijny wątek teraz to jeśli mogę, to jeszcze jedna kwestia, bo u nas w Polsce środowisko anty-ACTA, jak oni się dokładnie nazywają, Stop ACTA 2, jest w miarę mocne i prężnie działa. No my słyniemy z tego, że lubimy sobie pohasać w internecie też, więc bronimy, stajemy w ramię z innymi takimi zainteresowanymi tą kwestią obroną wolności słowa w internecie. I te osobistości wysłały list do premiera Morawieckiego. To są blogerzy, nie blogerzy, przeróżne persony. No, ja ich osobiście nie znam, z internetu też nawet nie. No, bardzo podpisali dobrze, się pod tym listem i napisali, że w nim tak trochę go chyba pod włos próbowali wziąć, że to w pana rękach spoczywa los tej dyrektywy i ewentualne doprowadzenie do odrzucenia jej. I tam takie piękne słowa do niego mówią. Podkreśliłem sobie, całego nie będę czytał, ale tak. To na panu jako przywódcy kraju, który aspiruje do bycia liderem we wprowadzaniu inicjatywy Trójmorza oraz dąży do umocnienia bloku Europy Środkowo-Wschodniej. I to na panu spoczywa zbudowanie sojuszu po to, by projektowane przepisy ograniczające wolność i swobodę wymiany informacji odrzucić w tej fazie. I tutaj jeszcze ja mówią jeszcze pięknie o Polakach. Do Cerecy Kartarzyny bym też napisał. Może Putin by też obronił, bo to mniej więcej podobny, że tak powiem, adres. Przecież to jest człowiek tu zadaniowany przez Niemcy, wyszkolony przez Niemcy. Już raz sprzedał Polskę przy akcesji do UE. Wziął za to ogromne pieniądze. To jest wychowanek niemieckich banków. Teraz się okazuje, że pod jego nadzorem działała Komisja Nadzoru Finansowego, gdzie ogromne łapówki i plany przejęcia za złotówkę przeróżnych banków pisowcy sobie zrobili, czyli zarzuty złodziejskie, korupcyjne. Do takiego, tu ja nie mam słów, pisać jakiś list? To jest kpina. No, tonący brzytwy się chwyta. Dobra, może na sumienie próbuję mu wejść, nie wiadomo. Co? Może mieć sumienie, czy nie? Mam nadzieję, tak broniąc autorów tego pisma, że im nie chodzi oczywiście o Morawieckim, bo wiedzą, że to gnida, ale chcą, żeby nadać rozgłos temu listowi i stąd ta intencja listu do premiera, żeby inne te media, te głównego nurtu, i to się po części udało, bo ten list się przebił. Wyciekł. Przebił do mediów głównego nurtu i gdzieś tam niektóre jakieś portale próbują go cytować. Także w tym sensie, no to rozumiem, ale zwracanie się do tej mędy, która zdradza i niszczy naród polski, uważam za, no, za rzecz niedopuszczalną. Nie? Ale coś o Polakach, zdaje się, chciałeś? No, oni pięknie tutaj właśnie odnoszą się do tego, że Polacy zawsze bronili wolności słowa w internecie i na koniec tak piszą, że pański rząd byłby postrzegany przez mieszkańców Polski i Europy oraz przez historię jako ten, który nie podjął wyzwania. W sensie, gdy on się nie podejmie tego wyzwania, no to tak się zapisze w historii wolności słowa i internetu, więc taką lekką, może nie groźbę, ale przestrogę wysyłają też do premiera Morawieckiego. No tak jak mówisz, no... No i co zrobią? No, to ja jestem ciekaw, co zrobicie, drodzy blogerzy, bo na razie to jest środowisko niezorganizowane. A wczoraj na kazaniu cytowałem fragment książki In the Shadows of Deep States Arta Thompsona, szefa właśnie John Birch Society, gdzie on pisał o kluczowym aspekcie działania w ramach jednej jakiegoś zorganizowanego przedsięwzięcia. Że setki jednostek, które nie działają razem, to jest nic dla tych, którzy działają razem przeciwko nam. Dopiero zbudowanie organizacji, która w jednym momencie uderzy, daje szansę rozwiązania problemów. Możecie sobie to zobaczyć, jest już na naszym kanale. Pod sam koniec właśnie cytuję ten fragment książki Arta Thompsona, a inni, którzy znają angielski, mogą sobie tę książkę po prostu zamówić i więcej o tym samodzielnie przeczytać. To jest tam strona, zdaje się, 307, o ile pamiętam, w tej książce. No polecam i zapraszamy do lektury. Także dopóki nie Polacy masowo nie wesprą jakiejś organizacji,
Mogą naszą, a mogą sobie zbudować lepszą, proszę bardzo. Na razie na rynku jest tylko nasza organizacja jako niezależna. Także zachęcamy do wsparcia, bo tylko w ten sposób, przez zorganizowany wysiłek jednostek, możemy obalić ten spisek, który nam zagraża, a nie przez działania jakichś tam, jak on to mówi, samotnych wilków. Ja ich tam nazwałem dosadniej. Potrzebujemy stada wilków, tak też powiedziałeś. Dokładnie. Wilki działają właśnie w zorganizowanym stadzie. Te, które są raczej słabe, są wyganiane i działają wtedy jako single. No to tamci to się do niczego nie nadają, żeby nie opóźniać, no to tu rzeczywiście taki pragmatyczne są decyzje, ale normalnie wilki działają w bardzo zorganizowanych stadach. Tam jest pewna struktura, nawet przemarszu stada wilków. W odpowiednio się chroni te na przykład tam młode i te kobiety, te samice ciężarne, nie? I tak dalej. Tu na początek tacy zwiadowcy, później tam siły główne, później właśnie te tych, których należy chronić i z tyłu jeszcze ariergarda bardzo porządna. Także to jest tak jak armia. Tak jak armia działa stado wilków. Także to jeszcze dorzucę od siebie, bo taką wiedzę posiadam z dziedziny ciekawostek, że psowate są dużo bardziej skuteczne w polowaniu niż kotowate. Z reguły psowate atakują w stadach zorganizowanych. Kotowate różnie to bywa, ale psowate mają zdecydowanie większą skuteczność, a rekordzistami są likaony, sawanna afrykańska. Prawie nieduże zwierzęta przecież. Tak, nieduże. A jakie? Bardzo sprytne, bardzo mądre i bardzo skuteczne. I działają całymi stadami, rodzinami. No więc do tego zachęcamy, tak? Działania do stadne. Do organizowania się i łączenia swojego wysiłku z mądrą organizacją, której ufasz, tak? Przynajmniej taką radę też daje Art Thompson i w ten sposób Amerykanom reklamuje też John Birch Society. Dlatego też Polonię zachęcamy. Polonię z amerykańskim obywatelstwem zachęcamy do angażowania się, do szukania przedstawicieli. Oni są w całych Stanach Zjednoczonych. Możecie znaleźć przedstawicieli John Birch Society w każdym stanie, praktycznie w każdym większym mieście ktoś będzie z tej organizacji. Także zgłoście się i otrzymacie kontakt do najbliższego przedstawiciela. Okej, no to możemy przejść już oczywiście do ciekawych... Oczywiście kluby Idź Pod Prąd też tak po cichu reklamujemy, no. Oczywiście, to zawsze. Kontakt @idzpodprad.pl, piszcie. Możemy przejść w takim razie do ciekawostek. Do tego religijnego jeszcze aspektu, właśnie. Jeśli mogę, bo dużo mówiliśmy o tym podziale w cerkwi prawosławnej, że Konstantynopol wybrał kurs prozachodni i chce uznać niepodległość, czy suwerenność kościoła ukraińskiego. Moskwa oczywiście sobie rości pretensje, że to jest jej terytorium. Kościół katolicki, kościół prawosławny są kościołami terytorialnymi, że oni mają diecezję, to są diecezje w katolicyzmie, to jest zostałość po Imperium Rzymskim, że jednostki terytorialne Imperium Rzymskiego to właśnie zostały też tu właśnie przejęte przez Kościół Rzymskokatolicki i kościoły biblijne, one są związane z jakąś lokacją, ale absolutnie do ziemi sobie nie, że to jest moje terytorium, nie? Tylko mówię, no kościół w Lublinie, no i tam wierzący z Lublina się moi gromadzą, ludzie. Nie? Ta, a ci właśnie ziemię sobie podzielili, no tu kościoły te prawosławny i katolicki, wywodzące się właśnie z tradycji Imperium Rzymskiego. Ciekawostka tu taka już biblijna, że zobaczcie Państwo, że na terenie Europy nigdy nie było jednego państwa, można tak powiedzieć, nie? Były próby tworzenia takiego super państwa, to już cesarze i francuscy i niemieccy próbowali, już mówię, po rozpadzie Rzymu. Jedynym projektem europejskim, który rzeczywiście objął większą część Europy jedną państwowością, był projekt rzymski. I jeśli sobie przeczytacie Księgę Daniela, to jest taka jak gdyby Księga Apokalipsy Starego Testamentu, to zobaczycie tam pojawienie się Imperium Rzymskiego, potem upadek Imperium Rzymskiego, a potem po latach odtworzenie Imperium Rzymskiego, ale na glinianych nogach, gdzie metal i glina nie mogą się ze sobą połączyć, ale tworzą jedną całość. Taki obraz jest. I później Jezus przychodzi i rozwala ten interes.
I ciekawostka, zobaczcie, że i Niemcy tu na zachodzie w oparciu o Kościół katolicki budują kolejną rzeszę narodu rzymskiego, cesarstwa niemieckiego, tych nazw to ja ich tam nie spamiętam, nie? Że odwołują się do spuścizny właśnie Rzymu. Wszystkie proporce przecież Wehrmachtu to były rzymskie orły ze swastyką. I salutowanie też chyba. Oczywiście, pozdrowienie rzymskie. Tych analogii jest pełno. Proszę sobie pojechać do Norymbergi, zdaje się, tak? Gdzie, czekajcie, tam początek, gdzie takie koloseum nawet jest zbudowane, o ile dobrze pamiętam, też na wzór. Także Hitler no, miał obsesję na temat Rzymu, chciał tą potęgę Rzymu odbudować, ale zobaczcie, że Moskwa wcale nie ustępuje temu. Moskwa wcale temu nie ustępuje. Oni się nazywają czwartym Rzymem, o ile tych cyferek nie pomyliłem znowu. I oni mówią, że oni są jak gdyby stolicą prawdziwego, czyli ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Nie? Tu takie pokazanie, że teraz kto mówi o budowie państwa europejskiego, wcześniej czy później będzie się odwoływał do Imperium Rzymskiego. I później się ten wschód z zachodem połączy. Może to jest właśnie wypełnienie tego proroctwa z Daniela, tego połączenia, ale które nie ma cywilizacyjnie czy kulturowo nic ze sobą wspólnego. Połączenie gliny to z metalem. Stopy chyba takie były, tak? Taka próba jakaś zrobienia. I teraz właśnie Konstantynopol występuje przeciwko Moskwie. Moskwa już zerwała te więzi z Rzymem i z Konstantynopolem. I pamiętacie, co mówiliśmy? My przewidzieliśmy, że polski kościół stanie, polski kościół, znaczy on tam guzik nie polski, bo to ci Batiuszkowie, to wszyscy są związani z Moskwą za pomocą podpisania zobowiązań do współpracy, dokładnie takich samych jak biskupi katoliccy. To się niczym nie różni. Ani rzymski kościół nie jest polski, ani prawosławny nie jest polski. Nie jeden ma stolicę w czwartym Rzymie, czyli w Moskwie, a drugi ma stolicę w Watykanie, a nie w Warszawie. Nie jest to polski kościół w żaden sposób, ani katolicki, ani prawosławny. Nie? Oczywiście część prawosławnych, ogromna część katolików, to są polscy patrioci, ale mówię o tej strukturze hierarchicznej. Ona ma stolicę jedna w Moskwie, w rogu polskim, a druga ma stolicę w Watykanie, który podczas zaborów zawsze popierał cara, zawsze popierał zaborców i potępiał, przeklinał Polaków. To sobie sprawdźcie, nawet w niektórych bardziej uczciwych książkach do historii jest to wszystko pokazane. I teraz to, co przewidzieliśmy. Kościół ten polsko-cerkiewny, powiedzmy, że tam moskiewsko-cerkiewny na terenie Polski poparł już Moskwę, zbuntował się przeciwko Konstantynopolowi. Oczywiście tam w takich tam delikatniejszych słówkach, ale tego. I cerkiew moskiewska podziękowała papieżowi Franciszkowi za właściwą reakcję na tę schizmę między prawosławnymi. Nie? Czyli zobaczcie, że tutaj praktycznie kościół ten konstantynopolski, cerkiew prawosławna, która uznaje zwierzchnictwo Konstantynopola, no już jest w mniejszości w Europie, można tak powiedzieć, no bo kościół rosyjski to by tego, i ma tylko związek z wolnym światem, bo tylko Stany Zjednoczone praktycznie teraz popierają Konstantynopol. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja taka geopolitycznie religijna się tutaj wytwarza, bardzo bliska. Ten scenariusz się tu realizuje. Widać też, jak ważna jest polityka w życiu osoby wierzącej. No. Dokładnie tak. I tutaj to zbliżenie tej już Zjednoczonej Unii Europejskiej ze Zjednoczoną Armią, czyli Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, będzie też na poziomie religijnym, nie tylko na poziomie jedwabnego szlaku, interesów geopolitycznych, nie tylko na poziomie tego samego ustroju, że tu komunizm i tu tak, że tylko się będą, wiecie, tak jak hitleryzm różnił się od stalinizmu pewnym tam odcieniem narodowym, że ci staliniści byli bardziej internacjonalistyczni, a hitlerowcy byli bardziej nacjonalistyczni, ale dalej jedni i drudzy byli socjalistami czy komunistami jeśli chodzi o korzeń ich przekonań. Dokładnie takie samo myślenie ma Jarosław Kaczyński. To jest socjalista, jeśli chodzi o takie te pojęcia bazowe. I teraz dochodzi dodatkowy element. Nie? Mamy związek gospodarczy, związek militarny, związek polityczny i nastąpi związek religijny.
To połączenie wschodu i z zachodem kościoła moskiewskiego z kościołem rzymskim, czwarty Rzym z trzecią Rzeszą, czy tam z czwartą Rzeszą się tam połączą, to da początek już kościołowi światowemu. Właśnie to jest plan Franciszka, o którym on już otwarcie mówi. Tak, i w Księdze Apokalipsy ostatnio też o tym często mówiłeś, że jest to opisane dokładnie. Dlatego zachęcamy do czytania, bo ci, co czytają, są błogosławieni, tak? Amen. Tak z wczoraj jeszcze przebitka. Tam nie tylko czytają, możesz, ja zobaczę, bo tam jest coś więcej, że studiują, mi się wydaje, ale znaczy w sensie dogłębnie. Proszę, wprowadź następny temat. No, ja powiem tak, powoli będziemy się zbliżać ku końcowi, ale taka informacja z kolei, Michał Fałek, prezes, podesłał ciekawostkę. O, znalazłem. Jest, to proszę. Błogosławiony, to jest pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta. Ale to nie jest koniec. I ci, którzy słuchają słów proroctwa. I tu najważniejsze. I zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Nie? Czyli to musi być nie tylko takie intelektualne przyjęcie, ale przyswojenie tego, żeby żyć tymi treściami. Ja tylko taka ciekawostka, że no nie wiem, na ile to jest mydlenie oczu i jakieś tam rozmydlanie opozycji Franciszka, bo może też tak być, ale pojawiają się takie głosy, analizy, że Franciszek jest heretykiem. Odkrycie! To... O, odkrycie po byku w tym Rzymie zrobili. To chyba trzeba z 5 fakultetów i parę jakichś honoris causów mieć, żeby takie odkrycie zrobić. Ciekawe, odwołują się do Ewangelii. To... Ja 5 lat temu takie odkrycie zrobiłem. To jest też nietypowe, bo do Słowa Bożego się odwołują w tych analizach. Że, to jacyś heretycy. No, podważa poważnie. Słowa Jezusa Franciszek. Dajże, spokój. Naprawdę? To ja nie wiem, jak ja to widziałem, jak towarzysz Brudziński zaczął cytować Biblię i nawet próbował jakoś ją rozumieć. Oczywiście tam mu wyszło, że szmata europejska to jest świętość dla katolików. No, takie idiotyczne informacje, no bo jak jezuicki wychowanek, to i idiotyczne interpretacje, nic dziwnego. No, a ci co tam wymyślili? Chcą go odwołać. Co? No to co, niech na Berdyczów piszą. Albo do Morawieckiego niech napiszą. Znaleźli podstawę prawną. O, to na pewno pomoże. No, tylko kto go odwoła? No nie wiem. Próbują odwoływać się do papieża, jak to oni mówią, seniora? Benedykta. Tak, że to on powinien być i że on jest. A co, mamy dwóch papieży, a miał być jeden. No, są takie głosy jakoś... w Kościele katolickim, to taka ciekawostka z No są ci dzisiaj. Od Sedesu, Sedes Vacantes, nie? Oni twierdzą, że w ogóle Sedes jest pusty w Watykanie. Nie, no tak, Sede Vacantyści to jest właśnie pusty Sedes. Nie, co się śmiejesz? No, ja... To jest taka nazwa, nie wiem, wyznania czy jakiegoś kierunku myśli katolickiej. Sedesowcy. Okay. Sedesowcy. No, Sede Vacantes. Kto siedzi na Sedesie? No nikt właśnie, one twierdzą, że nikt nie siedzi. Sedes jest pusty. W tym sensie się pusty. W tym sensie Sedes... Myślę, że nie, no bo troszeczkę może to być coś na rzeczy, bo przecież Franciszek nie zajął apartamentów papieskich, czyli też nie zajął tego Sedesu w tej głównej rezydencji, tylko się przeniósł do konwentu świętej Katarzyny, czy jak ktoś tam nazywa, i tam ma Sedes drugi, nie? Także ten Sedes jest pusty. No to Sede Vacantyści powinni być usatysfakcjonowani. Sedes pusty, król nagi? Nie. Nie, król. Król jest złoty i święty i jest... Nieodwoływalny. Jest następcą, zastępcą, vicario Christi i tak dalej. Już im się myli tym katolikom. Jedni pomimo, że jest następcą, drudzy zastępcą. Już nawet nie wiedzą dokładnie. Nie? To jest tak zwana... technika manipulacji. Jeśli człowiekowi dasz za dużo informacji, to on już się w tym pogubi. Dlatego... Dlatego zastanawiam się, czy ta informacja też nie jest po prostu takim wtrąceniem czegoś dokładnie tam, tak. Żeby ci ludzie katolik nie mają... się pogubił. Tak, żeby ludzie... To jest tylko podtrzymywanie nadziei w tych konserwatywnych katolikach, że ten diabelski kierunek Watykanu się kiedyś skończy, że się odwróci i tak dalej. To samo Macierewicz robi przy Morawieckim. Daje tym biednym, zwiedzionym pisowcom nadzieję, że o, jeszcze jest tam nasz człowiek i tam jest Macierewicz. To on pilnuje i to już nie pójdzie tak źle, nie będzie tak źle, jak mówią ci widz pod prąd, że będzie. No, ale każdy dzień przynosi, że to my mamy rację, a nie oni. Znieczuleni tym. To jest takie żerowanie na naiwności. To się nazywa, to tak jak się mówi, że zdradzany mąż się dowiaduje ostatni, no bo on nie chce przyjąć prawdy. Nie? To już wszyscy wiedzą, jak jest, a on ciągle wierzy, że to nie jest tak, bo przecież nie może, bo kocha, bo kiedyś i tak dalej. Nie? To jest, że ludzie nie chcą złego scenariusza. Ludzie nie chcą sobie powiedzieć, tak, jestem w kościele diabła. No bo jakby się czuł na mszy najbliższy, jakby sobie, jestem w kościele diabła, jakby sobie tak powiedział. Mój kościół realizuje diabelskie cele. Albo jestem, popieram partię,
która sprzedaje Niemcom Polskę. No człowiek by nie mógł żyć z tym. Dlatego to jest oczywiste, że tak jest. Kościół katolicki jest kościołem diabła, PiS jest kościołem, jest partią zdrady narodowej, sprzedaje Polskę Niemcom. To jest oczywiste dla rozsądnych ludzi. Ale tłum nie chce tego przyjąć, bo tłum chce się czuć dobrze. To trochę ma chyba związek z tym betonem, o którym mówiłeś, prawda? Że to czasami każdy potrzebuje zweryfikować. A to dopiero wojna beton. Jakaś, czy dopiero jakiś kataklizm, tak jak troszkę Francuzi już przeżyli w niektórych miastach, gdzie zapłonęły te miasta, nie? Gdzie teraz, kiedy te ceny energii wychodzą na ulicę, to może tego typu kryzysy, nie? Doprowadzą ludzi do otrzeźwienia. Ale wtedy wyjdzie armia europejska. A dokładnie żandarmeria europejska, bo na to towarzystwo nie trzeba armii, rozumianej jako czołgi, tam myśliwce, broń atomowa. Tu wystarczy zwykła żandarmeria. Rozpędzi, że jesteśmy rozbrojeni. Dokładnie, rozpędzi tubylczy tłum. Tak jak w państwach kolonialnych kiedyś wojsko nie prowadziło wojen, tylko operacje policyjne tak naprawdę. Mhm. Tak mi się przypomniało odnośnie broni. Bardzo podobała mi się prezentacja broni zeszłego tygodnia Andrzeja Turczyna, gdy próbował słowem przekonać broń, żeby strzelała. Myślę, że ciekawe... Nie słuchała? Nie słuchała. Bardzo ciekawe. Gratuluję. Myślę, że to jest przyszłość tutaj też takie, zrobić takie przeszkolenie może poprzez program. Bardzo, bardzo ciekawy kierunek, spodobał mi się. Gratuluję Tymkowi pomysłu, bo to jego właśnie pomysł, żeby Andrzej ze swojej bogatej kolekcji przy każdym łączeniu, zwykle to będą piątki, ale też inne dni w zależności od potrzeb, no prezentował jakąś ciekawą sztukę i różne takie dowcipy z tym związane. Tak, no ja się uśmiałem naprawdę, no, kichrałem się wraz z słuchawkami, z telefonu oglądałem, żona siedziała obok i dziwiła się, co mnie tak śmieszy. Bardzo mi się spodobał ten fragment. Okej, zbliżamy się ku końcowi, przed nami ogłoszenia, trochę ich jest. Ja zacznę od takiego, którego nie miałem tu wpisanego. Chciałem podziękować za oglądanie panu prezydentowi Trumpowi. Mam nadzieję, że kawka smakowała. Tak. Pozdrawiamy i zachęcamy jeszcze raz do akcji. Właśnie, może prezydent Trump się sfotografuje z taką, żeby utrzeć nosa tym hitlerowcom przeróżnym z Unii Europejskiej. Nie dla EU Army. No to EU Army, albo nie dla armii UE w wersji polskiej, ale mówię, preferujemy ten angielski hashtag, żeby wszystkie narody Europy zjednoczyć przy tej akcji. Okej. Wspominaliśmy już, że jest wywiad z republikańskim członkiem Izby Reprezentantów na naszym kanale, Matthew Shea, o tym, że USA zwycięży z Chinami i Rosją. Zachęcamy, podawajcie dalej, niech się niesie, oglądajcie, lajkujcie. Teraz kolejna akcja nasza, Mistrzyni dla Mistrzyni, licytacja dla Marceliny Witek, Mistrzyni Świata w karate tradycyjnym Małgorzata Zabrocka, podarowała swój ostatni, chyba najcenniejszy złoty medal z Mistrzostw Europy z 2017 roku na licytację Idź pod prąd cel. Pomoc dla Marceliny Witek. Przysłajcie wasze oferty na naszego maila kontakt@idźpodprąd.pl. Licytacja trwa. Cena do przebicia 4,5 tysiąca. Dziękujemy w imieniu Marceliny. Ostatnio było 3, jak tak, pamiętam. Już jest 4,5. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy, jeśli nie macie ochoty uczestniczyć w tym wyścigu w pewnym sensie, to po prostu możecie jakieś mniejsze kwoty również przekazywać. Na fundusz sportowy dla Marceliny. Tak jest. Teraz szybko jedziemy dalej. Pokazy filmu Katyń, ostatni świadek w UK, czyli na wyspach, tak? Londyn, 21 listopada, godzina 19:30. VUE Westfield London, Shepherd Bush Screen 9. Po pokazie spotkanie z reżyserem Piotrem Szkopiakiem. Bilety należy zamawiać wcześniej na eventbrite.co.uk. Keswick, 24 listopada, godzina 17. The Alhambra Cinema, Lake District. Po pokazie spotkanie również z Piotrem Szkopiakiem. Bilety dostępne na keswickalhambra.co.uk. Następnie 9 grudnia, godzina 18 w Nottingham. Savoy Cinema Nottingham. Po pokazie spotkanie z reżyserem Piotrem Szkopiakiem oczywiście i bilety na savoyonline.co.uk. A także bezpłatna projekcja w Kanadzie organizowana przez klub Idź Pod Prąd Calgary, 25 listopada, godzina 17, Dom Polski w Calgary, wstęp wolny. Pozdrawiamy Jacka i Edytę, którzy dobra robota Calgary organizują.
Najbliższe dni prawdy o Chinach, czyli projekcja filmu W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć, a także nowość, film Chiński plan inwazji na Tajwan, dzięki uprzejmości kanału Chiny bez cenzury, organizowane są we Wrocławiu 30 listopada 17.30, Wodzisław Śląski 30 listopada 17.30, Poznań 24 listopada 17, w Anglii Północnej sobota 24 listopada o godzinie 16. Kontakt do klubów i więcej informacji na idźpodprąd.pl oraz na naszym Facebooku Idź Pod Prąd. Przy okazji, hashtagów dzisiaj było dużo, ale no, muszę jeszcze się odnieść do jednego. Dziękujemy za zdjęcie z akcji Putin jest złodziejem z hashtagiem od klubu Idź Pod Prąd Berlin pod bramą brandenburską, a już wkrótce relacja filmowa. Czekamy na więcej od was. Zdjęcia bardzo, można bardzo przesyłać nam się na kontakt gratulujemy odwagi.pl. Tak. Tak, bo to trochę odwadze w tej kwestii było, pamiętam, na programie. Wcześniej była taka akcja, że wystąpili nasi klubowicze z Berlina, jeśli chodzi o reparacje, też pod bramą brandenburską. Teraz kolejna świetna akcja. Dziękujemy i gratulujemy. Oby tak dalej. Wszystkich zachęcamy. Wiadomo, każda aktywność społeczna, czy to sieciowa, czy z reala, to jest mile widziana. Zachęcamy do działania. Kolejne miasta też zachęcamy do Say Yes to Taiwan, Say No to China. Tu niedawno w Lublinie. Lublin dał przykład, mieliśmy tak? Mieliśmy taką, no dzięki wam, bo to było przy okazji zjazdu chrześcijan, także stąd mogliśmy ponad 100 osób zgromadzić do takiej fotografii, ale wystarczy 2-3, też fajnie. Okej, program dobiega do końca powolutku, a wiemy, że po programie czeka nas tradycyjnie Pomyśl Dziś z pastorem Pawłem Chojeckim. Temat: kiedy słabniesz? Kiedy słabniesz, tak, bo to w naszym przypadku jest dość częste zjawisko, ponieważ pracujemy non-stop, nie? I w piątek, świątek i, jak to się mówi, niedziela, nie? Stąd zjawisko jakiegoś zmęczenia, ustania jest normalne, ale jest też na to rozwiązanie. Super, super. Ja mam problemy czasami z wytrwałością, więc z chęcią obejrzę. Okej, no to by było na tyle. Program dobiega końca, było nam bardzo miło. Michał Szczukiewicz i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję tobie bardzo i dziękuję państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Warto uświadomić sobie, po co potrzebujesz towarzyszy. Towarzysz to, niestety, słowo, które zostało zawłaszczone przez komunistów, ale przypominam, że w staropolskiej mowie towarzysz, na przykład pancerny, no to był ktoś, kto ramię w ramię z tobą idzie w bój. Dzisiaj chyba lepszym określeniem czy obrazem niż bitwa byłby na przykład wyścig kolarski, gdzie jedziemy czy biegniemy w peletonie. Każdy ma swoje chwile słabości. Nawet największy tam przywódca, biegacz, mistrz i tak dalej niekiedy słabnie. Kiedy jest sam, to słabnie coraz bardziej, aż może nawet stanąć. Dlatego Bóg zamierzył dla nas pracę w peletonie. Jeden słabnie, drugi wychodzi naprzód, ciągnie zespół, ciągnie też tego słabszego. On w tym czasie nabiera sił i później, na przykład na finiszu, znowu ten najlepszy wychodzi na prowadzenie z zapasem sił i prowadzi zespół do zwycięstwa. Dlatego właśnie potrzebujemy siebie nawzajem. Pomyśl o tym, czy ty masz wokół siebie ludzi, którzy ciebie wspierają i czy ty jesteś wsparciem dla kogoś. Czy od czasu do czasu bierzesz z kogoś odpowiedzialność właśnie prowadzenia peletonu, wzięcia wszystkiego na siebie po to, żeby drugi odpoczął, a potem ty odpoczywasz, kiedy on ciągnie peleton. Tak Bóg zamierzył pracę w kościele. To jest praca zespołowa.